Czy pamiętacie, jak ponad 2 lata temu zakończył się niesamowity świat Gumballa? Czy pamiętacie ostatni epizod Inkwizycja? A może przypominają wam się najróżniejsze tweety Bena Bokuleta, że 6. sezon Gumballa będzie jego ostatnim? No to zapomnijcie o tym wszystkim, bo 21 września tego roku Cartoon Network dało informację, że powstanie nowa seria Gumballa. Też nie możecie w to uwierzyć? Mamy też więcej informacji odnośnie filmu. Jednak kto zajmie się produkcją, czy będzie to Ben Bokulet? I gdzie nowego Gumballa będzie można obejrzeć, dowiecie się już za moment. Pewne jest to, że Gumball powraca! Ja jestem Cyprian, zostaw suba, żeby być na bieżąco. Wpadaj też na Instagrama, gdzie informuję o nowościach, takich jak nowy sezon Gumballa i wiele, wiele innych. Wrzucam też newsy na Insta Stories, dlatego zapraszam do śledzenia. No i życzę miłego oglądania. Cała sytuacja to prawdziwy roller coaster. Jeszcze niedawno byliśmy pewni tego, że ostatnim epizodem Gumballa jest odcinek Inkwizycja z 6. sezonu. Od jego emisji minęły już ponad 2 lata, a sama kreskówka była emitowana od 2011 do 2019 roku. Ben Bokulet, czyli twórca kreskówki, pisał m.in. takie posty: cześć ludzie, więc żeby było jasne, zabieramy Gumballa do jego finałowego odcinka na końcu 6. sezonu. Pisał, że wydaje się, że to dobry moment na zakończenie. Pisał też: odchodzę po 6. sezonie, ale to niekoniecznie oznacza, że Gumball się skończy. Aż tu nagle, całkowicie niespodziewanie, jeden tweet Cartoon Network obraca całą sprawę do góry nogami. Cartoon Network opublikowało wpis, na którym jest napisane: nadchodzi film Gumballa wyreżyserowany i wyprodukowany przez Bena Bokuleta. Zielone światło dla nowej serii niesamowitego świata Gumballa. Zrobiliście to, ziomki? Te ptaszki po lewej oznaczają, że to po prostu się dzieje. Jesteśmy pewni, że film stworzy twórca kreskówki Ben Bokulet, a to niezwykle ważna dla wielu fanów, w tym dla mnie, informacja. To wygląda wręcz jakby Ben nagle pogodził się z Cartoon Network. Jego wcześniejsze wpisy z 2016, gdy mówił, że Gumball będzie bez niego, nie wyglądały zbyt obiecująco. Dosłownie wychodzi nowa seria Gumballa, czy wy to czujecie? W poście mamy też załączony obrazek, na którym widnieje Gumball ułożony w litery HB, w tle dom Watersonów i na dole napis Hanna-Barbera Studio. Hanna-Barbera to niezwykle znane studio animacji, która odpowiada za stworzenie animacji do takich kreskówek jak na przykład Scooby-Doo, Laboratorium Dextera, Johnny Bravo, no po prostu ogrom. Dlatego możemy spodziewać się pięknie stworzonej animacji. Mamy też w hashtagach HBO Max i to nie bez powodu. Nowa seria Gumballa tworzona jest we współpracy z HBO. Możemy z tego wywnioskować, że całkowicie nowy Gumball będzie dostępny do obejrzenia nie tylko na Cartoon Network, ale też na platformie streamingowej HBO Max, do której Polska nie ma niestety jeszcze dostępu. Mamy co prawda HBO Go, ale no cóż, zobaczymy. Co więcej, dostajemy gorące szczegóły odnośnie filmu i nowej serii. Sami posłuchajcie. Film ze scenariuszem napisanym przez Shane Mecca ma służyć jako pomost między oryginalną a nową serią. Film zaczyna się, gdy największy fan Gumballa znajduje zaginiony odcinek serialu i przypadkowo otwiera portal łączący jego świat z kreskówkowym światem Gumballa. Po spotkaniu ze swoimi bohaterami fan postanawia połączyć siły z Gumballem, Darwinem, Anais, Richardem i Nicole, aby uratować ich przed nikczemną siłą pochłaniającą Elmore, jednocześnie nieumyślnie wyzwalając własne zagrożenie. Najpewniej chodzi o to, że fan będzie próbował uratować bohaterów przed światem błędów i dziurą, która otworzyła się w ostatnim epizodzie. Moim zdaniem koncepcja jest bardzo dobra. Generalnie to osoby zaangażowane w produkcję są nastawione na to, aby zadowolić fanów Gumballa i dać im satysfakcjonujący koniec. Ponieważ mimo wszystko odcinek Inkwizycja jako tako nie podszedł wszystkim do gustu. I wiem, że teraz wielu z was napisze mi, że się myliłem. Napiszecie mi, że nie miałem racji, że Gumball się skończy wraz z 6. sezonem i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Macie rację. Jednak szczerze mówiąc, bardzo mnie to cieszy, bo już nie mogę doczekać się filmu i nowej serii niesamowitego świata Gumballa.